To jest podcast Wyższych Szkół Bankowych. Chcesz wiedzieć więcej? Posłuchaj, co mają do powiedzenia nasi praktycy i eksperci. Zapraszamy. Dzień dobry, to jest podcast Wyższych Szkół Bankowych. Ja się nazywam Joanna Cieślak-Ospalska, a dzisiaj razem ze mną i razem z Wami nasz kolejny gość Tomasz Kilarski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Tomku, zanim zaczniemy, ja przedstawię Cię w kilku zdaniach. Magister psychologii, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Pracuje w podejściu poznawczo-behawioralnym. Ponadto terapię dostosowuje do indywidualnych potrzeb konkretnego klienta, korzystając z innych nurtów psychoterapeutycznych. Realizator programów dla sprawców przemocy według modelu Duluth. Ukończył specjalistyczne szkolenie z zakresu interwencji kryzysowej, prowadzi terapię indywidualną i grupową, konsultant dowódcy do spraw profilaktyki psychologicznej PKW Unifilu w latach 2019-2020. Czy wszystko się zgadza? Tak, wszystko się zgadza. Dodałbym jeszcze to, co robię na co dzień tak naprawdę, czyli jeszcze pracuję jako psycholog działu penitencjarnego w oddziale zewnętrznym w Koziegłowach. Oddział zewnętrzny jest jednostką aresztu śledczego w Poznaniu. Więc też takie moje doświadczenie i to już się dzieje za chwilę od 15 lat. To jest ciekawy temat do tego, żeby być może spotkać się po raz kolejny, myślę, bo dzisiaj będziemy się skupiali na tej części Twojego doświadczenia, która jest doświadczeniem akademickim, czyli będziemy rozmawiali o tym, jak studiować psychologię. Będę się pewnie czasem myliła z tą filozofią, a to dlatego, że jak kiedyś studiowałam filozofię i myślę, że to są dwie dziedziny, które bardzo ładnie się uzupełniają. Ale oczywiście mówimy o psychologii. Więc jak studiować psychologię, kiedy ją wybierać? Czy jest coś takiego jak predyspozycja? Ale o tym sobie jeszcze za chwilę zaczniemy. Porozmawiamy też o tym, czym różni się dzisiejsza psychologia od tej z jej początków, czyli pewnie sprzed około 150 lat, bo nie będziemy wracali do Platona i Arystotelesa, bo oni też do psychologii się odnosili, ale te lata wcześniejsze, mimo wszystko od tego czasu bardzo dużo się zmieniło. No ale dobrze, zacznijmy od tego, że załóżmy, że chciałabym studiować psychologię. W mojej głowie pojawił się taki pomysł, wiem, że jest wiele osób, którzy psychologa i takiego wsparcia potrzebują, więc możemy założyć, że jest to zawód pewny. Czy to jest dobra motywacja? Jeśli patrzymy w takim kierunku, że idziemy na psychologię po to, żeby wykonywać bardzo konkretny zawód, myślę, że odpowiadam jako terapeuta, jako psycholog, ale odpowiadam wprost. Każda motywacja jest dobra. Czy jest to motywacja oparta na emocjach, czy jest to oparta na doświadczeniu, czy jest ona oparta, mówiąc tak prosto, na zadaniu, czy ona jest instrumentalna, czy ona jest zewnętrzna, czy ona jest wewnętrzna, tak? Czy ktoś mi każe, czy ja mam swoje pragnienia. Natomiast ostatnio w trakcie różnego rodzaju rozmów na temat tego, po co psychologia, dlaczego psychologia, kto na psychologię, usłyszałem takie ładne zdanie: jeśli chcesz, to zrób. Jeśli chcesz, to zrób. Bo często się dzieje tak, że my trudno tak naprawdę wyobrazić sobie, kiedy pójść na psychologię, kiedy jest ten dobry moment, aby pójść tak naprawdę na studia psychologiczne, bo pamiętajmy jedno, że jesteśmy trochę, mówiąc brzydko, wstawieni w ten system edukacyjny, tak? On przez ostatnie lata przechodził różnego rodzaju przemiany. Wróciliśmy teraz z powrotem do tego systemu sprzed reformy i teraz jest sytuacja taka, że wybieramy te studia w okolicach 19 roku życia. Ja myślę sobie, że nasze życie emocjonalne w tym czasie jest bardzo, bardzo burzliwe, bardzo, bardzo bogate, tak? Przeżywamy różnego rodzaju uniesienia, ale też przeżywamy różnego rodzaju upadki. Stoimy w takim momencie, który nazywamy w psychologii moratorium psychospołecznym, nazywając to wprost takim kryzysem tożsamości, kiedy staramy się identyfikować to z grupą społeczną, zawodową, ale z tym, z kim chcemy być, może trochę z naszymi idolami, może z naszymi trochę takimi, no, to nazwa brzydka, bożkami albo bożyszcze i odwołujemy się do jakby to powiedzieć, do tego naszego, jakby to powiedzieć, ideału. Natomiast w kontekście tego 19-letniego człowieka myślę sobie, że chyba ktoś to kiedyś tak wymyślił, że to jest bardzo dobry moment, żeby podjąć decyzję wyboru studiów. Jeśli ktoś w tym momencie idzie na studia i podejmuje decyzję o pójściu na psychologię, no to musi wiedzieć, albo inaczej, warto, żeby wiedział, że to będzie bardzo, bardzo, bardzo ciekawa podróż.
bo myślę sobie, że w kontekście tego, co powiedziałeś wcześniej, a propos Arystotelesa, Platona i tak naprawdę to, co powiedziałeś też, że no, filozofia w pewnym sensie łączy się z psychologią, właściwie gdzieś tam ktoś kiedyś powiedział, że filozofia chyba była pierwsza i nawet moi też nauczyciele akademiccy, między innymi profesor Jerzy Brzeziński czy też profesor Ryszard Stachowski, którzy uczyli mnie tak naprawdę psychologii, a właściwie pan profesor Stachowski, zajmujący się historią myśli psychologicznej, on bardzo prosto powiedział właśnie, że tak naprawdę i oni też tworzyli tą katedrę między innymi tutaj w Poznaniu z profesorem Brzezińskim, jeszcze z innymi naukowcami, profesorami, no to są korzenie, tak? Korzenie, psychologia ma gdzieś te korzenie w filozofii, ale nie o tym rzecz, rzecz o motywacji. Myślę sobie tak, że mamy te dwa rodzaje motywacji, dwa typy motywacji, motywacja wewnętrzna i zewnętrzna. Czym innym są nasze pragnienia i potrzeby, to, co chcemy robić, czyli możemy to popatrzeć w ten sposób psychologia. Psyche, logos, nauka o duszy, tak? Nauka o duszy. Ale też tak naprawdę psychologia jest nauką w dużym stopniu nauką zajmującą się, jakby to powiedzieć, może to jest jedna odnoga, psychologia zajmuje się zachowaniem człowieka, tak? Zachowaniem, badaniem tego zachowania, badaniem, analizowaniem tego zachowania. I mówiąc wprost, jeśli byśmy popatrzyli na wątki czy terapeutyczne, czy wątki empiryczne, badawcze, to badamy ciąg przyczynowo-skutkowy. Dlaczego człowiek tak się zachowuje, nie? I dawno temu myślano i dawno temu tak naprawdę praktykowano i to zostało do dziś, że psychologia jest nauką empiryczną, czyli nauką doświadczalną, czyli żeby wysnuć jakiś wniosek, czy żeby postawić tezę, że tak jest, to trzeba sprawdzić, tak? Idąc językiem profesora Brzezińskiego, najpierw robimy pretest, potem robimy posttest i wyciągamy konkretne wnioski, czyli weryfikujemy hipotezę, czyli mówiąc wprost, przeprowadzamy badania psychologiczne. No i ten dział psychologii tak naprawdę funkcjonuje do dzisiaj, bo psychometria i diagnoza psychologiczna się bardzo mocno rozbudowuje, bo my byśmy nie stawiali diagnoz psychologicznych, gdyby nie narzędzia psychologiczne. I to jest taka jedna noga psychologii, jeden filar psychologii. Gdzie pamiętajmy jedno, że do dziś dnia, od wielu, wielu lat, psychologia jest nauką empiryczną. Czyli mówiąc wprost, badamy i przeprowadzamy te badania. I to jest naprawdę, gdyby nie to, to myślę sobie, że psychologia byłaby taką trochę skamieliną. Że mielibyśmy naukę i byśmy po prostu, mówiąc wprost, pracowali na materiałach historycznych albo przeprowadzalibyśmy eksperymenty, jak w socjologii, eksperymenty historyczne i badalibyśmy tylko przeszłość, a która ewentualnie mogła mieć wpływ na teraźniejszość. Więc pamiętajmy jedno, psychologia jest nauką empiryczną, czyli nauką badawczą, ale tak naprawdę tej psychologii, ta psychologia jest tak niezmierzona, powstało wiele szkół, wiele ośrodków psychologicznych w świecie i w Polsce, że musimy wiedzieć, że ta psychologia kiedyś, ta psychologia sensu stricte akademicka, taka często mówiąc wprost teoretyczna, ona trochę dzisiaj, albo inaczej, może nie trochę, tylko wychodzi tak naprawdę w taką trochę, może to moje brzydkie podejrzenie, ale też może też taki pomysł, uważam, że on jest chyba jak najbardziej trafny i słuszny. Idziemy trochę w amerykanizację psychologii. Psychologia staje się, ona już chyba się dawno stała tak naprawdę nauką stosowaną, czyli tak naprawdę my tak może trochę pokracznie, ale najprościej wytłumaczyć, że jak tą psychologię wykorzystać, czyli tą wiedzę, którą zdobędę, wykorzystać w jak najbardziej praktyczny sposób, albo jak ją odnaleźć i korzystać z niej w przestrzeniach, w których się poruszamy na co dzień. Stąd na przykład dzisiaj mamy kolejny kierunek, który łączy na przykład psychologię, neurologię i cybernetykę, na przykład taki przedmiot, który się nazywa kognitywistyka. To też jest bardzo ciekawy kierunek, który łączy tak naprawdę kilka dziedzin w sobie. Ale wróćmy do psychologii. Każdy wiek jest dobry, żeby pójść na psychologię. Każda motywacja jest dobra, żeby pójść na psychologię. Więc ja gorąco zachęcam i gorąco polecam do tego, że jeśli czujesz to i chcesz przyjść, to idź na tą psychologię. Jeśli chcesz pomagać ludziom, jeśli chcesz pracować z człowiekiem, bo jak mówił Erich Fromm, za najwyższą wartość uznaje poznanie drugiego człowieka, to myślę, że to jest dobra motywacja. Jeśli chcesz poznać drugiego człowieka, to warto iść na psychologię. Jeżeli chcę pomóc sobie, jeżeli chcę poznać siebie, jeżeli czuję, że być może mam jakieś sprawy nierozwiązane i stwierdzam, że okej, to w takim razie ja pójdę na psychologię, będę studiowała, będę sama dla siebie psychologiem, będę sama dla siebie terapeutą. Czy to ma rację bytu? No to jest taka historia, którą usłyszałem przychodząc na psychologię w latach, końcówka lat 90. To były takie mity, może trochę bezczelne, może zbyt odważne, może też uwłaczające godności człowieka, ale one funkcjonowały.
Nie wiem, czy one funkcjonują do dzisiaj, podejrzewam, że tak, bo pamiętajmy jedno, że te wszystkie przekazy historyczne, one idą. Niektórzy mówili tak, że idziesz na psychologię, bo albo faktycznie chcesz rozwiązać swoje problemy i chcesz znaleźć rozwiązanie swoich problemów i chcesz znaleźć odpowiedź na pytania, które cię nurtują. One są związane z dlaczego tak masz, dlaczego tak mam, dlaczego tak jest. I to jest takie właśnie, idę na psychologię, żeby sam sobie pomóc. A drugi taki, no brzydka taka etykieta, bo niektórzy z różnych środowisk mówili, bo na psychologię idą ludzie, którzy mają problemy ze sobą. To jest straszne i chciałbym to zdementować, ponieważ można by było odnieść to do wszystkich dziedzin nauki, do wszystkich dziedzin i kierunków studiów, że jeśli to co, możemy tak sobie powiedzieć, że jeśli ktoś idzie na jakiś konkretny kierunek, to znaczy, że co? Że może mieć problem. No proszę Państwa, nie idźmy w utopię. Ja uważam, że ktoś idzie, bo ma taką motywację, bo chce, bo pragnie, bo potrzebuje. Ale słuszne to, co powiedziałaś. Czasami jest tak, że idziemy na psychologię i to jest też takie moje doświadczenie moich kolegów, koleżanek ze studiów, którzy faktycznie w wielu przestrzeniach, na wielu przedmiotach psychologicznych znajdowali odpowiedź na swoje pytania. Tak? Czy w kontekście biologicznych podstaw mechanizmów zachowania, czyli na przykład skąd się biorą, jak to wygląda z uzależnieniami, dlaczego człowiek tak się zachowuje, skąd się bierze energia i tak dalej. To jest jeden element. Czy na przykład na przedmiotach typu emocje, motywacja, tak? Czy na przykład na przedmiotach teorii osobowości, czy na przedmiocie neuronauka tak naprawdę, czyli budowa mózgu, skąd się tam wszystko w tej głowie bierze i dlaczego te impulsy przeskakują tak, a nie inaczej. Czy na przykład już takie bardziej szczegółowe przedmioty fakultatywne, tak? Na przykład agresja i przemoc był taki przedmiot, który prowadził profesor Poznaniak. I to są ważne rzeczy, więc myślę sobie tak, że to, co powiedziałaś, ta hipoteza, powiedzmy, że to jest hipoteza, że idziemy na studia psychologiczne, żeby znaleźć odpowiedź, ta nurtująca nas pytanie jest, wydaje mi się, że jest wysoce prawdopodobna. Tak? Idę na psychologię po to, żeby znaleźć odpowiedź na nurtujące mnie pytania. I mogą one być stawiane w kontekście ad personam, czyli do mnie albo do drugiej osoby, ale mogą też być w kontekście szerszych grup, tak? Rodziny, przyjaciół, grupy odniesienia, tak naprawdę to myślę, że to jest jak najbardziej sensowne. Nie? Natomiast chciałbym zdementować, że nie idźmy w stronę utopii, że ktoś, myślę tak, że jeśli ktoś będzie mówił, że idę na psychologię, bo chcę sobie zafundować terapię. Nie? No, to nie jest, psychologia nie jest terapią tak naprawdę. Ale zakładam, że studenci psychologii, którzy poznają przeróżnego rodzaju teorie, tak jak mówisz, dowiadują się też o sobie, siłą rzeczy coraz więcej, potrzebują wsparcia. I pytanie, czy studia to jest to miejsce, gdzie oni tego wsparcia mogą oczekiwać, czy raczej powinni zadbać o siebie w jakiś sposób już równolegle ze studiami, ale mimo wszystko poza zajęciami. Dzisiaj ta psychologia jest zupełnie inna niż kiedyś. I dzisiaj ta oferta zajęć psychologicznych jest bardzo mocno sfokusowana, ale też nastawiona, skierowana na studenta, na człowieka, na jego, na eksplorację, ale też na rozwój jego indywidualnych kompetencji. Stąd też zajęcia fakultatywne, które pewnie będą na późniejszych latach niż na początku, bo na początku pamiętajmy jedno, że te pierwsze dwa, trzy lata to są takie elementarne lata, gdzie trzeba naprawdę te podstawy psychologii zdobyć. Czyli poznać tę większość teorii psychologicznych, większość paradygmatów tak naprawdę. I to wszystko musimy zebrać. Czy możemy dowiedzieć się o podstawach psychologii, podstawach psychologii klinicznej człowieka dorosłego, psychologii klinicznej dziecka, psychologii społecznej, psychologii pracy, organizacji. Dzisiaj idziemy w coaching, psychologię biznesu i tak dalej. Więc tutaj tak naprawdę tą wiedzę trzeba zdobyć. A potem pojawiają się takie wątki specjalizacyjne, gdzie człowiek już wybiera będzie wybierał bardzo wąską ścieżkę, którą będzie potem kroczył. I teraz pamiętajmy jedno, że jeśli idziemy na studia psychologiczne, to nie jest psychoterapia. Nie? Że jeśli ktoś chce iść na sensu stricte po to, żeby sobie pomóc na psychologię, no to myślę sobie, że równolegle mamy wiele ośrodków terapeutycznych w Polsce, w świecie, w Poznaniu, które oferują profesjonalną pomoc psychologiczną i możemy też znajdować odpowiedź na pytanie w przestrzeni terapeutycznej, na przykład w gabinetach psychologicznych. I to wcale nie jest nic zdrożnego. Pamiętajmy jedno, że kiedy mamy kaszel, kiedy mamy katar, kiedy mamy wysoką gorączkę, to idziemy, proszę Państwa, do lekarza. Lekarza pierwszego kontaktu, lekarza POZ, nie wiem, chirurga,
laryngologa i tak dalej, proszę Państwa, pójście do psychologa dzisiaj jest, proszę Państwa, skorzystaniem z oferty, która jest dla nas dostępna. I nie trzeba demonizować, że jak ja pójdę do psychologa, to znaczy, że ze mną coś jest nie tak. Absolutnie. Wręcz przeciwnie. Skoro idziesz do lekarza, żeby się leczyć, żeby dostać antybiotyk, receptę, albo nawet zwolnienie lekarskie na kilka dni, żeby twój organizm odpoczął, to tak samo idziesz do psychologa. Po to, żeby najzwyczajniej w świecie znaleźć odpowiedź na pytanie, które cię nurtuje, albo które tak naprawdę postawiłeś sobie i coś cię męczy. Ciśnie cię w brzuchu. Emocji masz tyle, że najzwyczajniej w świecie nie wiesz, co się dzieje. Tak? Wstajesz rano, nie możesz wypić kawy, bo trzęsą ci się ręce. Pomyślisz o czymś trudnym, o jakiejś trudności w swoim życiu, jakimś obszarze i zaczynasz drżeć wewnątrz. Tak? Idziesz do, no powiem wprost, takie somatyczne dolegliwości, ból głowy, ból karku, ramion, obręczy ramion, ból brzucha, ból nóg. Tak? Zobaczcie, co się dzieje, proszę Państwa. Ktoś mówi, że ma maślane oczy, albo ma motyle w brzuchu, jak się zakocha, albo strach ma wielkie oczy, albo jak się przerazisz, to masz nogi jak z waty. No to jeśli masz tak raz, to super. Jeśli masz tak drugi raz, to też super. Ale jeśli to się powtarza, to pamiętaj jedno, że to jest obszar, który faktycznie trzeba, wprost mówiąc, zobaczyć, poprzyglądać się jemu. Nie? I teraz wracając, odpowiadając na twoje pytania. Psychoterapia nie jest dla wszystkich. To nie jest dla wszystkich, nie? Bo to nie jest tak, że my szufladkujemy i każdy ma iść na psychoterapię, ale student psychologii, wydaje mi się, i to tak mówię to z pełną odpowiedzialnością, ale też też wynik mojego doświadczenia, zarówno osobistego, ale zawodowego, że idziesz na psychologię i na psychologii otrzymasz wiele odpowiedzi na pytania, które cię nurtują. Otrzymasz odpowiedzi na to, na pytania, które sam sobie postawiłaś. I na tych zajęciach właśnie fakultatywnych, czy na tych zajęciach takich ćwiczeniowych, na przykład interwencja kryzysowa, na przykład takie zajęcia, które ja prowadzę z interwencji kryzysowej, czy będą zajęcia z tak zwanych podstaw psychopatologii, czy psychologii klinicznej, to oczywiście, że znajdziesz odpowiedź. Pamiętajmy, że będzie coś takiego, co się nazywa treningi interpersonalne, intrapsychiczne, tak? Czy będą też tak zwane staże studenckie, to z tego trzeba korzystać i tam znajdować odpowiedź. Myślę sobie, że ludzie po prostu znajdą taką odpowiedź na tych takich, mówiąc wprost, sfokusowanych, specjalizacyjnych wycinkach tego kierunku, jakim jest psychologia. Nie? Więc ta ogólna psychologia, te wszystkie psychologia pracy, organizacji, psychologia kliniczna, psychologia społeczna i psychologia rozwoju człowieka, psychologia rozwoju dziecka, to jest jakby to jest jedna odnoga, ale potem są te wąskie specjalizacje, czyli właśnie psychopatologia, ICD-10, znaczy na te międzynarodowe klasyfikacje chorób i zaburzeń psychicznych, to wszystko jest poznawane. Poznawanie właśnie psychometrii, diagnozy psychologicznej. Niektórzy studenci uzyskają odpowiedź właśnie na takich, w takich przestrzeniach, tak? I to myślę, że to jest super. To pamiętajmy jedno, to też jest korektywne doświadczenie. Więc nie każdemu psychoterapia, ale część studentów, wydaje mi się, że tak naprawdę, że jeśli chcesz być dobrym psychologiem, to jest jedno, ale dobrym psychoterapeutą, to warto by było równolegle rozpocząć podróż w głąb siebie. No bo ja właśnie chciałam cię zapytać o to, bo mówisz, że psychologia nie jest dla każdego, a ja chciałam cię zapytać o to, czy potencjalny student psychologii powinien mieć jakieś predyspozycje, no bo to jest jednak praca z człowiekiem, często trudna. Mówiąc takim językiem terapeutycznym, ale też takim też językiem, taką nowomową, student, może nie student psychologii, ale przyszły psycholog, czyli człowiek, który zajmuje się zachowaniem człowieka, ale też zajmuje się pomocą, profesjonalną pomocą psychologiczną, pomocą drugiemu człowiekowi, mówiąc wprost, wszystkie swoje sprawy, a nie da rady tego, wszystkiego nie da rady. Ktoś mówił, że co do wszystkiego, to do niczego, ponoć wszystko to umiał Leonardo da Vinci, ale tego nie wiemy, bo on już nie żyje, mamy tylko przekazy. Natomiast myślę sobie tak, że w kontekście tego jestem psychologiem, to powinienem w pierwszej kolejności zadbać o siebie. Jeśli w profesjonalny sposób, podkreślam, w profesjonalny sposób chcę pomagać drugiemu człowiekowi, no to powinienem mieć pozamykane, albo inaczej podomykane ważne obszary mojego życia. I stąd jak grzyby po deszczu powstały różnego rodzaju ośrodki, albo nie różnego rodzaju, tylko różne ośrodki terapeutyczne w Polsce, które oferują, mówiąc wprost, są tak zwane szkoły psychoterapii. One są też właśnie po to, w różnych paradygmatach, w różnych podejściach, tak, czy poznawczo-behawioralne, czy podejście systemowe, czy podejście psychodynamiczne, tak, tak naprawdę tam zaczynasz też tą podróż psychoterapeutyczną i tak naprawdę uczysz się pracować tam z człowiekiem, tak, czyli studia psychologiczne dadzą ci taką podstawową wiedzę.
podstawę podstawy. Nie? Natomiast potem, jakby to powiedzieć, jeśli chcesz profesjonalnie pomagać, to warto rozpocząć podróż w głąb siebie i faktycznie być może w jakimś konkretnym paradygmacie albo właśnie w jakiejś konkretnej szkole psychoterapii. Bo pamiętajmy jedno, że też stoimy u progu zmian legislacyjnych, bo kolejny raz wróciła do Sejmu ustawa o ochronie zawodu psychologa i psychoterapeuty. Został nowy projekt w marcu tego roku i pamiętajmy, że jesteśmy u progu też przemian, tak? Żeby nie było sytuacji takiej, że ktoś skończy szkołę psychoterapii na przykład w podejściu poznawczo-behawioralnym, a z wykształcenia jest matematykiem. I potem jest sytuacja taka, że nie będzie mógł uprawiać zawodu psychoterapeuty, ponieważ nie będzie miał podstaw, czyli nie będzie psychologiem tak naprawdę. Nie? Może to bardzo mocno upraszczam, ale tak naprawdę, żebyśmy mieli świadomość. Tak? Myślę sobie tak, jeśli chcę być profesjonalny, to muszę pozałatwiać swoje sprawy. Tak? Czyli jeśli mam trudną przeszłość, wprost mówię, być może się będę czepiał. Jeśli mam trudną przeszłość, jeśli pochodzę z jakiegoś konkretnego środowiska, które było obciążone różnego rodzaju trudnościami, jeśli mam na przykład trudne doświadczenie, traumatyczne doświadczenia i idę na psychologię po to, żeby znaleźć odpowiedź i rozwiązanie, no jest to jakaś droga. Ale pamiętajmy jedno, że jeśli chcesz pomagać profesjonalnie, to musisz mieć pozałatwiane sprawy. Dlaczego? Dlatego, że jeśli przyjdzie do ciebie pacjent, klient, to wtedy się okaże, że może się tobie coś uruchomić. Uruchomić z twojej przeszłości, z twojej historii, tak? Więc warto dla samego takiego czystego spokoju sumienia i umysłu i głowy po prostu rozpocząć taką podróż. Ja mówię, że nie, ta psychoterapia nie musi być długoterminowa, ta terapia nie musi być długoterminowa, ale po prostu poprzyglądać się sobie. Natomiast jeśli tego nie zrobisz, a pójdziesz tak naprawdę na tą szkołę psychoterapii, to tam dostaniesz w pakiecie superwizję. Taką super podróż, że tak naprawdę ktoś ci w pewnym momencie powie: Pani Zosiu, Pani Kasiu, Panie Jarku, Panie Krzysztofie, Panie Dominiku, no tutaj mamy taką przestrzeń i wtedy wychodzi. No, jest to dla mnie też super tak naprawdę, bo na tej szkole psychoterapii też tak naprawdę pracujesz nad sobą. One mają bardzo konkretne ramy i one bardzo konkretny program mają i ten program trzeba po prostu przejść. Tyle godzin teorii, tyle godzin praktyki, tyle godzin terapii własnej, tyle godzin superwizji własnej i tak dalej, więc myślę sobie, że każda podróż jest bardzo ważna. Więc jeśli chcesz profesjonalnie pomagać, musisz podomykać swoje tematy, które kuleją, tak? Które kuleją, które są trudne, bo być może masz problem z jakimiś zachowaniami nadmiarowymi, tak? Niektórzy dzisiaj siedzą, dzisiaj widzimy dobę internetu i komputera, spędzamy w tym internecie, w komputerze dużo czasu. Niektórzy grają, tak? Niektórzy zakupy robią w internecie, niektórzy też używają różnego rodzaju substancji, żeby się lepiej poczuć. Więc trzeba się po prostu poprzyglądać sobie, to nie jest taki. Ta podróż, ta pięcioletnia psychologia daje taką podstawę do tego, żeby się mówiąc wprost sobie przyglądać i też patrzeć na to w kontekście, jak ja mógłbym pomóc. I odpowiadając na indywidualne predyspozycje, myślę sobie, że po pierwsze otwartość, to jest też zależy od typu temperamentu, typu osobowości i tak naprawdę nie chciałbym tutaj szufladkować, ale myślę sobie, że tą moją maksymą, którą będę powtarzał, no to jest Erich Fromm, nie? Że jeśli chcesz być, mówiąc wprost, dobrym psychologiem, dobrym psychoterapeutą, to faktycznie Erich Fromm dał tutaj taki klucz w mojej ocenie oczywiście, może ktoś inny mieć ultra fajny cytat, że za najwyższą wartość uznaje poznanie drugiego człowieka. Czy to będzie w ciszy, czy to będzie w rozmowie, czy to będzie w przestrzeni takiej, wiesz, dialogowej, tak? Bo mamy też takie fajne podejście dzisiaj, na przykład dialogu motywującego. To też jest tak naprawdę fajne podejście do pracy z człowiekiem, także no, jest tego dużo. To już na koniec, bo wiem, że rozmawiać moglibyśmy jeszcze długo, ale na koniec chciałabym Ciebie zapytać o to, jaki według Ciebie, z Twojego doświadczenia, Twoja indywidualna osobista odpowiedź, jaki jest największy plus, największa radość bycia psychologiem? Największą radością jest to, kiedy dostajesz dyplom i jesteś trochę z uśmiechem na ustach i prześmiewczo to powiem, kiedy już jesteś skończonym psychologiem. Kiedy skończyłeś studia psychologiczne, myślę, że to jest pierwszy sukces. Taką największą radością to jest ukończenie tych studiów, bo pamiętajmy jedno, że to jest tak naprawdę nauka o człowieku. I tej wiedzy jest bardzo dużo. Ona niejednokrotnie może się wydać w pierwszym odruchu i w pierwszym odczuciu, jak to się ładnie mówi, niektórzy mówią, wiedza bezużyteczna. Nie. Potem w pracy terapeutycznej zobaczysz, że będziesz korzystał z tego albo w pracy psychologicznej. Natomiast największą radością jest to, że po pierwsze skończenie studiów, często się zdarza tak, że zobaczymy, że znowuż wraca chyba ta cała ta historia sprzed 20 lat,
kiedy będzie, kiedy no faktycznie psychologia jest dzisiaj bardzo obleganym kierunkiem, bardzo mocno obleganym kierunkiem, bo jest po prostu kierunkiem modnym, bo tą psychologię można, mówiąc wprost, nie wkładać między książki, tylko tak naprawdę z tej psychologii można korzystać w różnego rodzaju przestrzeniach życia społecznego, życia jednostki, życia grupy. Pierwsza radość, skończenie studiów, druga radość, skończenie szkoleń certyfikacyjnych, ale taką naprawdę wielką radością w kontekście pracy terapeutycznej to są sukcesy, kiedy widzę i kiedy mam doświadczenie, że i doświadczam tego, że pacjent, klient, który korzysta z mojej pomocy, zdrowieje. Zdrowieje i to są komunikaty, informacje zwrotne od pacjenta, że jest mu lepiej, że znajduje tutaj swoją przestrzeń, że ma, że inaczej patrzy na swoje życie, znalazł odpowiedzi na różnego rodzaju pytania, a właściwie te odpowiedzi były w nim, a ja byłem tylko takim człowiekiem, który, mówiąc wprost, słucha i zadaje, mówiąc wprost, pytanie, używa prostych technik, jakimi są, jest parafraza, klaryfikacja, podsumowanie, odzwierciedlenie. I to są rzeczy, które tak naprawdę niektórzy, mówiąc wprost, jak się mu powtórzy, jak powtórzy się o sobie słowa, które się usłyszało, to ta osoba wtedy tak się trochę patrzy, znaki zapytania, ale to, mówiąc wprost, językiem terapeutycznym, może nie terapeutycznym, ale takim podwórkowym, o, wjechało. Więc to są sukcesy, to są radości, że człowiek, widzi się, że człowiek zdrowieje. I kolejną rzeczą taką, która jest, uważam, bardzo ważna, to jest taka rzecz, że radością jest to, kiedy to się nie kończy. W sensie nie psychoterapia, tylko że to się nie kończy, że jeden pacjent, jeden klient kończy swój proces terapeutyczny, a przychodzi kolejny i jest kolejny i ktoś przychodzi, że ktoś kogoś polecił, mówi: dzień dobry panie Tomku, bo ja słyszałam, ja bym bardzo chciała. Ale kolejną jeszcze radością, taką też ważną, nie tylko terapeutyczną, jest to, że uwielbiam pracować ze studentami, uwielbiam dzielić się wiedzą i przekazywać tą wiedzę naprawdę w bardzo przystępny sposób. Posłużę się słowami profesora Brzezińskiego. Proszę Państwa, dzień dobry, naukowe to znaczy proste. Kiedyś tak powiedział na takim wykładzie. Ja to naprawdę wziąłem do siebie. Możemy słuchać tej kakofonii naukowej. Ona jest, przepraszam za słowo, i wszystkich, którzy się poczuli urażeni, teraz bardzo mocno przepraszam. Jak chcecie być naukowcami psychologicznymi, to idźcie na psychologię. Jak chcecie badać ludzi, idźcie. Naprawdę to jest taka dziedzina wiedzy, że jeszcze rzeczy do zbadania i do sprawdzenia i do potwierdzenia hipotezy jest bardzo dużo. Konkretnych zachowań ta nauka empiryczna się cały czas rozwija, więc jak ktoś chce być naukowcem, niech idzie, jak ktoś chce być profesorem psychologii, niech idzie na psychologię. My was też potrzebujemy. Też potrzebujemy naukowców, bo najzwyczajniej w świecie musimy pytania niejednokrotnie, odpowiedzi na pytania nie szukać tak naprawdę gdzieś, brzydko powiem, daleko i głęboko, tylko one są tutaj. I często naukowcy mówią tak, niektórzy szukają bardzo daleko, bardzo głęboko, a niektórzy mają taką zdolność, że mówią: o, tu w tym miejscu jest odpowiedź. I oni po prostu to pokazują. Więc także chcecie być terapeutami, idźcie na psychologię. Chcecie być psychologami, idźcie na psychologię. Chcecie być naukowcami z psychologii, też idźcie na psychologię. Ja was gorąco zapraszam do tego, żebyście przyszli. I pamiętajcie jedno, że jeśli pozałatwiacie swoje sprawy, myślę, że to jest chyba clue tego, co chciałem powiedzieć też, pozałatwiacie siebie, podomykacie swoje tematy, to będziecie bardzo szczęśliwymi ludźmi. A psychologia może dać to, co mówią górale nasi. Rób to, co kochasz, a nigdy w życiu nie będziesz musiał pracować. Jeśli pokochasz tą psychologię, będziesz nią żył, będziesz żył w tym świecie. Oczywiście też trzeba z dużym dystansem do tego podchodzić, żeby nie psychologizować swoich środowisk rodzinnych, przyjacielskich, koleżeńskich i tak dalej. Psychologiem, psychoterapeutą, nauczycielem akademickim jesteś w przestrzeni zawodowej, a w swoim życiu prywatnym jesteś Tomek, jesteś Asia, jesteś mamą, jesteś tatą, kolegą, koleżanką, mężem, żoną, przyjacielem, dzieckiem. I nie mieszajmy tej psychologii do tej przestrzeni prywatnej. Jak pomagamy obcym ludziom, z którymi nie jesteśmy związani emocjonalnie, bo to jest wtedy profesjonalizm i to jest profesjonalizm. Nie wiem, Asiu, czy wyczerpałem temat, mógłbym jeszcze dużo mówić. Wiem, natomiast bardzo mi się podobały te radości i plusy bycia psychologiem i skończonym psychologiem. Życzę takich radości wszystkim przyszłym studentom, aktualnym studentom i psychologom również, a tobie, Tomku, bardzo dziękuję dzisiaj za rozmowę. Tomasz Kilarski o psychologii wczoraj i dzisiaj, ale też o tych plusach studiowania psychologii i o tym, co z nami po psychologii może się zadziać. Tomku,
Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, Asiu, za rozmowę i wszystkim życzę miłego, intensywnego słuchania, odsłuchiwania tego setki razy, bo każdy w tej rozmowie znajdzie coś dla siebie.